Jak prawidłowo zamalować odpowiednią część figury? 1/3. Czyli tak, na ile części mamy podzielić ten nasz prostokąt? Na 3 części. Żeby mi to wyszło prawidłowo, to ja policzę, z ilu kwadracików składa się ta figura. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 18 podzielić na 3 wychodzi mi po 6 kratek na jedną część. Mogłam to tak policzyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i pomnożyć przez 3, dlatego, że mamy 3 takie rzędy po 6 kratek. Ale jeszcze raz. Wszystkich krateczek jest 18. A ja muszę 18 podzielić na 3. 18 na 3 to wychodzi 6. Czyli tak, jedna cząsteczka to jest 6 kratek. Na przykład tak. Tak? To jest jeden ze sposobów. Mogę tak podzielić. Cała figura została podzielona na 3 części i ja zamaluję tylko jedną część. Na przykład tak. Oczywiście mogę to zrobić inaczej. Na przykład, tu pozabieram te prostokąciki, tak. Mogę inaczej podzielić. Zaraz to uczynię. Na przykład po 6 krateczek to będzie tak. Tu mam 6 krateczek, tu mam 6 krateczek i tu mam 6. Może być na przykład tak. No i teraz wszystkich części w tej figurze mam 3, bo tutaj w mianowniku jest liczba 3, a ja mam zamalować tylko jedną. No i sobie wybieram, którą część zamaluję, na przykład tą. Na przykład niech to będzie taki kolor. Jeszcze raz muszę zaznaczyć odpowiednią część. Na przykład tak. I teraz jest zamalowana 1/3 całej tej figury. Dziękuję.